Dzień dobry, z tej strony Fundacja Szpilka, Luiza Fijałkowska i Dorota Osimek. Przygotujemy razem deser Hemingwaya. My zrobimy z tego tartę. On może być w postaci właśnie takiej tarty, ciasta do krojenia, a może być w szklaneczkach. Co potrzebujemy? Potrzebujemy 4 limonki. Te są sparzone, więc mają taki lekko oliwkowy kolor. Skórkę trzeba umyć i wyparzyć, ponieważ też będziemy ją używały. 100 g masła stopionego i ostudzonego. Wygląda paczkę, trochę tutaj jak mapa świata. Mapa świata, tak. Paczkę herbatników Petit Beurre tak zwanych. A w zasadzie to mogą być wszelkie możliwe ciasteczka. Krakersy się nie nadają, to nie może być jednak słone. Ja lubię to większe opakowanie, bo zawsze zostaje i można sobie później... Może też zostanie specjalnie do Doroty, chociaż jedno ciasteczko. Mleko zagęszczone. Słodzone, to słodzone, ważne. Tak, bo więcej cukru do tego dodawać nie będziemy, a i tak będzie słodkie. Śmietany 36 potrzebujemy, zaraz to patrzę, 250 ml. W związku z czym tej jest tutaj ile? 200. 200, no to musimy mieć albo jedno duże opakowanie, albo więcej niż jedno małe. W sklepie nie było, więc są takie dwa mniejsze. Słuchajcie, i to jest tyle. I to jest tyle. Zaraz przystępujemy do zrobienia deseru. Deser będzie nadawał się do zjedzenia jutro, więc pokażemy już, jak będzie gotowy. Jest na tyle prosty, że można to zrobić rodzinnie, mogą to zrobić nawet dzieci. Wygląda bardzo dobrze. I w zasadzie robi się go bardzo szybko, tylko długi jest czas jakby oczekiwania. Musi to stężyć troszeczkę, poczekać. Natomiast jest to przepyszne. I niestety bardzo kaloryczne. Za to można zjeść niewiele, a nasycić się tym naprawdę świetnie. Nadaje się po prostu na imprezę rodzinną. Tak. Dlatego, że musi być sporo osób do jedzenia. Ewentualnie musimy zmniejszyć proporcje. Mhm. Tutaj nam dzielnie pomaga w przygotowaniu tego deseru nasz karmelek. Jak widzicie... Pomoc nieoceniona. Cukierka mamy wysypane. Ja je rozmiotę w tym rondelku z masłem. W sumie nawet nie zimne, więc mogę to zabrać. Nie będzie nam szczelękało. Ugniotę je takim wałkiem. Takim, nie wałek, co to jest. Nie wiem, różnie mówią na to w różnych częściach. Dobrze, Polski. Pomijmy. Bardzo też trochę podnieść tych ciasteczek. Sprawdzić, czy są dobre. Może akurat są niedobre. No są zawsze bardzo dobre. Mhm. Aż tyle myślałam, że będziesz je kruszyć najpierw, a potem... Od góry. To, co teraz robimy, to będzie spód do naszego deseru, którym wyłożymy naczynie. Ten deser nazywa się deserem Hemingwaya, dlatego że był to ulubiony deser Hemingwaya. Ernesta Hemingwaya. Ernesta Hemingwaya. Oczywiście wszyscy wiedzą, dlatego może kojarzyć się właśnie z nim i z Kubą, bo jest tutaj sporo też limonek. Jest naprawdę przepyszny. Niektórzy też doradzają do tego, żeby właśnie tutaj sobie jeszcze dołączyć do tego deseru szklaneczkę rumu. Więc to podobno jest zestawienie idealne. Ok. Przepis nam nie podaje, ile mamy dodać tych herbatników, ale robimy to właśnie na oko. Pamiętając oczywiście o tym, że masło musi rozpuszczone musi być już schłodzone. Także dokładnie mieszamy te dwa składniki ze sobą. Nie muszą być tak super idealnie te herbatniki skruszone. Tak, mamy rodzaj takiego crunchy.
To co? Wykładamy już na... Ja to po prostu wysypię. Ale pięknie pachnie. Szkoda, że tego nie czujecie. To jest taki wspaniały zapach, zapach ciasteczek takich maślanych. Maślanych, tak. One są jeszcze podkręcone tym Słuchajcie, podwójnym masłem. Słuchajcie, warstwa taka, jak to lubi. Grubsza, chudsza. To też nie bardzo dobrze. Tak przygotowany dół do ciasta musimy włożyć do lodówki, tak żeby to stężało. Potrzebujemy na to chwilę. Akurat w tym czasie będziemy przygotowywać tą zasadniczą część deseru Hemingwaya. Słuchajcie, oszczędziliśmy Wam nudnego procesu skrobania tych limonek na tarce. One już zostały przez Luizę utarte. Mamy, zobaczcie, takie piękne. Dziwne coś. Dziwne coś. To są, uwierzcie nam, że to są te limonki. Tutaj, jak widać na talerzyku, piękne drobinki skórki. Szkoda, że nie możecie... My lubimy dużo. To już w zależności od tego, jak to lubi, ponieważ skórka ma, jest bardzo taka aromatyczna i troszkę gorzkawa. To zależy, jakie macie upodobania smakowe. Szkoda, że nie możecie tego poczuć, ale naprawdę w całej kuchni roznosi się taki mocny, intensywny zapach limonek. Przepiękne. Uwaga, co teraz robimy? Potrzebujemy wycisnąć limonki. Mamy mieć tego pół szklanki. Tak, mniej więcej pół szklanki potrzebujemy. Zobaczymy, ile z tych limonek uda nam się. Jak widzicie, trzeba troszeczkę siły w to włożyć. Są bardzo zwarte. To nie cytryna i nie pomarańcza. My lubimy z tymi cząstkami. One gdzieś tam sobie będą istniały w tej masie deserowej. I ta kwaśność pięknie zrównoważy słodycz mleka skondensowanego. Dobrze, to wymieszam. Zobaczymy, ile tego wyszło. Nawet jest chyba troszkę za dużo. Co? Tak. Dobrze, i teraz tak. W tym naczyniu po pierwsze wymieszamy mleko skondensowane ze śmietaną. Potem dopiero dodamy sok z limonki. Pierwsze to... Myszko. To jest taki przysmak, słuchajcie, z dzieciństwa, takie mleko skondensowane. Dlatego uważajcie, nie oblizujcie puszki, bo ona ma, ma ostre krawędzie. Tak. Kiedyś to było bardzo w cenie. Mleczko skondensowane. Dwa. No, pyszne, pysznościowe. Co dalej? Do tego teraz tak, jedna cała śmietana, bo to 200 ml. Mhm. I nie widać. Ja jakieś 50 ml, ja to wezmę na oko, 1/4 z tego drugiego opakowania. Chyba poproszę drugą łyżkę.
masz uwagę, może widać. Wyciągam łyżkę. Pyszne? Przepyszne. Dobra, teraz tak. Śmietana super gęsta jest. To jest taka gęsta jak serek. Ale nie muszę oblizywać tego płyniczka po śmietanie? Nie, nic tego nie muszę. Dobrze. To jest smaczne, ale nie dla koneserów. Ja myślę, że karmelek byłaby zachwycona. Ale nie, nie, tego nie zrobimy naturalnie. Robimy to mocno w przenośni. Proszę. Dodamy ten sok z limonki, który spowoduje ścięcie całej masy, zagęszczenie jej. Ważne jest to, żeby powoli wylewać ten sok, żeby delikatnie następował ten proces zagęszczenia mleka. Masa staje się coraz bardziej taka klarowna. Możemy tego możemy robić to tak jak, nie robić tak jak Luiza, czyli nie rozlewać po ściankach. Rozlewam? Rozlewasz, bardzo to rozlewasz po boku. Tak mi ciężko. Tak, teraz czuję, że masa gęstnieje. Już taki jest opór w mieszaniu, to taki dosyć duży. Dlatego słuchajcie, jak w każdym przepisie, fajnie trzymać się tego, co jest zapisane, ale czasami warto też zdać się na własną intuicję i sprawdzać, czy rzeczywiście na przykład tego soku można dać troszkę mniej czy więcej. Zrobił się z tego taki bardzo gęsty budyń, słuchajcie, więc mam dużą trudność w mieszaniu. Wydaje mi się, że to już. Poproszę jeszcze panią operator o otartą skórkę. Po co? Dodam do środka troszeczkę. Dobra. Tak zapytałam, dlatego że w przepisie nie ma o tym mowy. Ale jak sama powiedziałaś, oczywiście. Warto mieć własną wersję zdarzeń. Odrobinkę, słuchajcie, do środka dodam. Odrobineczkę. A, ta limonka wygląda tak przepięknie. To będzie fajnie wyglądało w tej konsystencji nasilonej. I teraz wyjmujemy tą schłodzoną część ciasta. To się będzie jeszcze, słuchajcie, dalej zsiadało. To jest na razie taki mocno kremowe. Będzie się ścinało to białko jeszcze i tak powolutku będzie coraz gęstsze. Wyciągamy z lodówki spód, on już zrobił się taki twardszy. Chyba będę potrzebowała jeszcze jedną łyżkę. Znowu? Już chyba piątka. Mówiliśmy to zmywanie. Proszę. Połóż mi tutaj. Przepis oryginalny mówi o tym, żeby oczywiście wylewamy na ten spód to mleko ze śmietaną. Przepis mówi nam o tym, żeby uprażyć migdały. I posypać, tak. Później na zakończenie. My jednak tego nie robimy, dlatego że wolimy, żeby ten smak limonki jeszcze był bardziej silny. I ta skórka limonki, która nam została w dużej ilości, za chwilkę znajdzie się na wierzchu tego deseru, który będzie naprawdę pięknie
wyglądał. Można powiedzieć, że to jest idealny deser na wiosnę, ale on się nadaje na każdą porę roku, bo jest bardzo aromatyczny i naprawdę smaczny. Fajnie, bo tak widać teraz, tak jakby były tutaj takie wielkie grudy. Rozmarzywać. Jak w smaku? Ja tutaj za drugie strony obiektywu opisuję to mieszadełko. Jest naprawdę już teraz w tym stanie. Jeszcze takim mocno nie zagęszczonym. Przepyszne. Nie wiem, czy wy też wylizujecie wszystkie miski po sernikach i tam ciastach. Nam się zdarza. No. Może nie wszystkie? Nie wszystkie, ale zdarza nam się. Wygładzę to, bo jednak to nie wygląda tak ładnie, jak jest takie. My to ciasto podajemy, myślę, za deser, u nas to wyszła w zasadzie tarta. W takiej właśnie postaci tart to dosyć jest niewysokie. Mhm. Oryginalny przepis mówi o tym, żeby zrobić to w formie pośrednie 20 cm, tak. Więc byłoby to więcej tej masy i byłoby zdecydowanie wyższe, ale my mamy taką jakąś taką tradycję już mamy. Zamiast sprażonych migdałów. Słuchajcie, dajcie się tutaj na wyczucie i na to, co lubicie. Powiedziałam, że lubimy tak na zielono. Po prostu pięknie się te smaki komponują. Skórka jest trochę gorzka. To jest takie niesamowite zestawienie, dlatego że spód jest bardzo maślany, troszkę tłusty. Dalej jest też troszkę tłusto. Oj, co, bardziej tłusto już. Ale tak jest ta śmietana z mlekiem, jest już taka gęsta, więc to jest naprawdę... Skórki zostało sporo. Szczerze powiedziawszy, ja mam pomysł, żeby ją ususzyć i ułożyć gdzieś tam w papierek, w torebeczkę. Będzie na jakieś się, do świątecznych jakichś pierniczków? Może być do pierniczków, do dodatek do ciasta, na pierniczki. Mhm. Okej, okay. Przed nami teraz najtrudniejsza część tego przepisu, czyli czekanie. Wstawiamy deser do lodówki. Minęło 12 godzin. W sumie to chyba może być 2 czy 3 godziny i wystarczy. Myśmy to robiły tak, że ciasto jest do obiadu dnia następnego. Więc myślę, że jakby wszystko z nim jest już ok. Zobaczcie, jak się ładnie ścięła ta warstwa główna. Nasz deser Hemingwaya ma postać tarty, takiej cieniutkiej. To pozwala na to, żeby kawałeczki nie były duże, ponieważ jak już mówiłyśmy wcześniej, ciasto jest wyjątkowo kolorystyczne i wyjątkowo smaczne i jest taka tendencja, żeby zjeść go dużo. A tak, zawsze to jakieś ograniczenie. Można dosypać na przykład takie piękne, czy tak dać, złożę tak lepiej. Z tej strony. No, okay. My mamy zasuszone płatki chabrów, płatki bławatka, które można kupić w sklepie zielarskim. Używamy tego do wystroju, do takiego podkręcenia wyglądu ciasta. Pięknie się też sprawdzą płatki legietków w kolorze pomarańczowym. Ewentualnie można do tego dokroić jeszcze pomarańcze, które będzie pięknie, taki plasterek z pomarańczową skórką, pięknie się komponowało. No i też, jak wspomniałyśmy wcześniej, bardzo dobrym dodatkiem to ten deser jest do szklaneczki rumu, bądź też whisky, ale niekoniecznie. Także może być też oczywiście wersji rodzinnej. Także życzymy Wam smacznego. Mam nadzieję, że spróbujecie sami zrobić to w swoim domu. Jak widzicie, jest to naprawdę proste. A mała rzecz, a cieszy. Mała rzecz, a cieszy, a potem trzeba pójść na długi spacer. Dokładnie. Także pozdrawiamy
nasz karmelek znowu śpi. A nie, prawie jeszcze nie śpi. O, karmelek też pozdrawia i mówi smacznego.